Dobry. Ze względów technicznych mieliśmy małe tutaj opóźnienie, e, ale już przechodzę do rzeczy. Studium przypadku. Czy wiecie Państwo, że nierzetelny wykonawca i brak nadzoru to droga do katastrofy? Zaraz ją pokażę. E, zostałem poproszony o zaopiniowanie błędów wykonawczych przy przebudowie takiego domku. E, wykonawca się umówił, dostał projekt budowlany. Gdzie było wyraźnie napisane, że ma być wykonane podbicie budynku w postaci ławy żelbetowej. Miałoby to zrealizowane w pięciu etapach. Wykonawca zrobił to w dwóch etapach, raz podkopał z jednej strony, raz z drugiej. No i po prostu wylał beton, taka buła wielka powstała, i kierownik budowy podpisał, że zostało zbrojenie ułożone. W wyniku tego widzicie Państwo, tutaj się pojawiły e, pęknięcia. Są w tej chwili postrzywane nieprawidłowo, bo zostały tak przyklejone a po prostu jakieś pręty. E, dom oczywiście postrzelał. Tutaj jest ładna rysa. Tutaj kolejna. Hmm. Tutaj znowu jakaś rysa, także było tych rys sporo. Tutaj jest pomiar rozwartości rysy. Jest akurat tutaj. 80 mm Także już całkiem spora ta rysa jest Zbliżenie jeszcze raz na to co się zadziało Kolejne mierzenie, tu już był milimetr No i to są właśnie praca wspaniałego wykonawcy, który realizował swoje prace bez właściwego nadzoru Tutaj jest ta buła betonowa, którą wylał Ten beton nawet dobrze się nie dostał pod, pod tą ławę a kierownik budowy podpisał, że wszystko jest w porządku. No i tutaj musieliśmy sprawdzić, czy to się dalej nie pogłębia. Na szczęście okazało się, że to jest stabilne. O, proszę, tutaj jest. Zrobiliśmy małą próbę. No i tutaj były puste przestrzenie pod, pod tymi fundamentami. W związku z tym trzeba było wzmocnić konstrukcję budynku za pomocą już profesjonalnych kotew wkładanych w spoiny pomiędzy cegłami i trzeba było wzmocnić wszystkie nadproża oczywiście nadpro, nadproża też były wykonane nie, niewłaściwie bo prawidłowo zabezpieczenie otworu przed yy, jego wykonaniem się skręca za pomocą cełowników yy, stalowych natomiast wykonawca po prostu wykuł bruzde wsadził klasyczną belkę typu L, żelbetową no i uważał, że jest dobrze. Nie było dobrze, trzeba było to jeszcze dodatkowo wzmocnić, więc dodatkowe koszy dla inwestora i trzeba było też wylać płytę fundamentową, odchodząc od oryginalnego rozwiązania projektowego, które polegało właśnie na wybraniu Odcinkowo ziemi, wykonaniu w odcinkach ław fundamentowych zbrojonych, więc, żeby powrócić do tego rozwiązania projektowego, oryginalnego, trzeba by wszystko wywalić, to co zrobił wykonawca niewłaściwie, co oczywiście pogorszyłoby stan techniczny budynku. Więc jedynym i bardziej kosztownym rozwiązaniem było wykonanie płyty fundamentowej. W poszczególnych pomieszczeniach i powiązanie tego z konstrukcją budynku. Tutaj takie rozwiązanie wymyśliliśmy z koleżanką. No i efektem tego niewłaściwego dopilnowania były dodatkowe koszty dla inwestora stres. Na szczęście było, szczęściem inwestora w tym przypadku było to, że choć nierzetelny kierownik budowy, ale był, miał. E, zawartą polisę OC, więc odbyło się bez składania sprawy do sądu. E, do, ubezpieczy, do ubezpieczyciela poszedł odpowiedni wniosek ze wskazaniem winnej osoby, ekspertyza techniczna wykonana przeze mnie. No i tutaj odszkodowanie dla inwestora poszło właśnie z ubezpieczenia generalnego wykonawcy. Więc. E, Jeżeli budujecie coś, to budujcie to z kierownikiem budowy. Jeżeli będzie on rzetelną osobą, a większość jest, no to będziecie mieli sukces w realizacji. Natomiast jeżeli okaże się osobą nierzetelną, tak jak w tym przypadku, no to będzie z kogoś ciągnąć pieniądze. I dziękuję za tą część tutaj wykładu. Czy są jakieś pytania tutaj od Państwa? No takich historii z mojego życia zawodowego mam wiele. Mógłbym tu jeszcze dłużej mówić, ale tutaj już przekazuję głos kolejnemu prelegentowi, który jest bardzo doświadczonym i rzeczoznawcą, i, i kierownikiem budowy. Dziękuję bardzo.